W dzisiejszym programie dowiesz się, jakie są dwa kluczowe obszary przy negocjacjach, poznasz triki przy negocjacjach cen, dowiesz się, jak się przygotować. Adam Szaran. Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Różne rzeczy są pewne w życiu biznesowym, między innymi to, że czasami coś trzeba będzie sprzedać, a czasami coś kupić. Kiedy sprzedajemy, chcemy mieć jak najlepszy zysk, kiedy kupujemy, chcemy kupić to po jak najmniejszej możliwej cenie, a po drugiej stronie jest ktoś, komu zależy na zupełnie czymś innym. I tutaj pojawia się takie pole, które nazywamy negocjacjami i do tego pola trzeba się dobrze przygotować, dlatego zaprosiliśmy dzisiaj eksperta od negocjacji. Z nami jest założyciel Akademii Negocjacji, autor 7 książek o negocjacjach, twórca kursu Masterclass Negocjacji Cen. Witamy Pawła Gołębiewskiego. Witaj, Pawle. Dzień dobry widzowie. Od razu chciałem się ciebie zapytać, żeby przejść do tematu, jakie byś widział takie obszary, które największe dopalenie nam dadzą w negocjacjach? Szczególnie osobom, które na co dzień nie zajmują się negocjacjami, to będzie właśnie po pierwsze przygotowanie, a po drugie to będą negocjacje cenowe. Nawet bardzo krótki ruch w tych dziedzinach zrobi niesamowitą dźwignię dla sukcesów negocjacyjnych. No dobrze, no to zacznijmy może od tego pierwszego aspektu, czyli przygotowanie. Czy mógłbyś dać naszym widzom jakieś złote rady, jak się przygotować, od czego zacząć, co trzeba zrobić, żeby to przygotowanie było naprawdę dobre? Oczywiście. Drodzy widzowie, serdecznie proponuję przygotować coś do pisania, długopis, będzie bardzo konkretnie. Na podstawie aż 15 lat badania, przygotowania z mojej strony, według mojej wiedzy, według wiedzy, którą przekazują mi uczestnicy moich szkoleń, aktualnie jestem jedyną osobą, która dzieli się takim sposobem na przygotowanie. W tym też temacie napisałem książkę Warsztat Negocjatora. Aż 85 punktów liczy moja własna lista takiego przygotowania do trudnych negocjacji. 85 punktów. Natomiast na potrzeby codziennych negocjacji wystarczy, że każdy z widzów przygotuje się według bardzo prostego sposobu. Jaki to sposób? Otóż wystarczy wziąć kartkę, długopis i rozpisać kluczowe elementy całego procesu. Po pierwsze, to będą cele. W końcu negocjujesz po to, żeby cel osiągnąć. Po drugie, to będą potrzeby. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz do sprzedania robot kuchenny, idziesz na spotkanie, nie znasz zupełnie osób, którym chcesz sprzedać, które chcą od ciebie kupić. One już są gotowe. Pokaż nam ten robot, jak on działa i tak dalej. Czy prezentujesz od razu? Otóż nie. Najpierw zadajesz parę pytań i te pytania masz przygotowane zawczasu. To mogą być pytania na przykład takie, czy często gotujecie w domu, czy może często jadacie na mieście? I potem prezentujesz, odnosząc się właśnie do potrzeb, które w trakcie takiego bardzo krótkiego zadawania pytań stwierdziłeś. Na przykład mówisz w ten sposób, okej, nie gotujecie za często w domu, bo nie macie czasu. To się świetnie składa, nasze urządzenie oszczędza czas i tak dalej. Czyli mamy cele, mamy potrzeby, następne są kwestie. W toku różnych szkoleń z negocjacji cen bardzo często uczestnicy zauważają, że jeżeli do ustalenia jest tylko i wyłącznie cena, to trudno się negocjuje. Dlatego warto skupić się też od razu na innych elementach. Czyli mamy cenę, termin dostawy, formy płatności, gwarancje i tak dalej. Następnie warto przygotować się z batna i watna, czyli najlepszej alternatywy, najgorszej alternatywy. I powyższe cztery punkty, cele, potrzeby, kwestie, batna, watna, warto przygotować dla obu stron. I pytanie, czy to wystarczy? No nie wystarczy, niestety, dlatego że to jest dopiero połowa. Warto zwrócić też uwagę na punkt piąty, obiekcje. Otóż na spotkaniu przecież nie warto się zastanawiać, co odpowiedzieć. Najczęstsze obiekcje dotyczą ceny, jakości albo czasu i warto odpowiedzi przygotować po prostu wcześniej. Punkt szósty, argumenty. Jeżeli masz notes, to bardzo proszę, napisz teraz kluczowe argumenty za tobą albo twoim stanowiskiem, twoją firmą, twoim produktem. I wtedy przechodzisz do punktu siódmego. Zbierasz te wszystkie pomysły, które masz na spotkanie, techniki negocjacyjne, sposoby, pytania, które chcesz zadać, informacje, które chcesz pozyskać i tak dalej. I układasz je, uwaga, bardzo ważne, scenariusz postępowania. Układasz swój scenariusz postępowania i na przykład umieszczasz w nim technikę cegiełek, czyli taką technikę, w której argumenty pokazujesz w czasie.
i one są rozłożone, na przykład istotny argument za tobą na samym początku, po środku, inny, trzeci na końcu. W ten oto sposób będziesz odebrany o wiele bardziej profesjonalnie, jako osoba rzetelna, godna zaufania. Oglądałem ostatnio prezentację startupów przed inwestorami i właśnie osoby, które korzystały z techniki cegiełek, zyskiwały o wiele lepszy odbiór inwestorów. Jest jeszcze parę bardzo istotnych zagadnień, jak prowadzenie podążania, techniki negocjacji, kluczowe zasady dotyczące relacji i zaufania. Natomiast dzięki takiemu usystematyzowanemu przygotowaniu gwarantuję, twoje negocjacje będą o wiele lepsze, uzyskasz super efekty, a przede wszystkim większy spokój i oczywiście zupełnie lepsze wyniki finansowe. Okej, czyli te negocjacje rozgrywają się przed negocjacjami, no bo generalnie przygotowanie jest wcześniej. Natomiast właśnie widzę, w którym kierunku idziesz, że zamieniasz tam, gdzie są negocjacje cenowe, to na cały proces, jakby spoglądasz procesowo na wszystko. A ja się zastanawiam, tam, gdzie są negocjacje cenowe, czy tam masz też jakiś katalog, jakiś dopalaczy dla nas, jakichś wskazówek? Tutaj jest zdecydowanie trudniej w tym zakresie negocjacji cenowych niż przy przygotowaniu, bo lista zasad, z których jako negocjatorzy na przykład w Akademii Negocjacji korzystamy na co dzień, to ponad 40 takich podstawowych zasad. Podobnie jest z listą technik, jeżeli chodzi o negocjacje cenowe, ponad 40. Dość powiedzieć, że kurs negocjacji cen, o którym wspomniałeś, jest bardzo skondensowany i ma 13 godzin takiego cały czas konkretnego materiału. Tym niemniej z miłą chęcią też wskażę parę konkretnych zasad, warto je zapamiętać. Po pierwsze, żądaj więcej niż spodziewasz się otrzymać. Dzięki temu doprowadzisz do tego, że twój rozmówca będzie czuł się wygrany na końcu, a o to właśnie tobie chodzi, szczególnie w biznesie. Te długofalowe relacje mają olbrzymie znaczenie. Dzięki temu, że będziesz żądać więcej niż spodziewasz się otrzymać, zostawisz też sobie margines na ustępstwa. Jeżeli takiego marginesu nie zastosujesz, to niejednokrotnie zdarzy się, że po prostu negocjacje się nie powiodą. Obserwowałem zapytanie na przykład takiego inwestora z dziedziny nieruchomości, doświadczoną osobę, która chciała kupić nieruchomość wystawioną za 3 miliony, chciał kupić ją za 2 miliony i od razu w pierwszej propozycji zaproponował 2 miliony. Spotkał się z odmową i pytał, co dalej robić. Także zawsze żądaj więcej niż spodziewasz się otrzymać. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Nigdy nie zgadzaj się na pierwszą propozycję. W ten sposób, jeżeli się zgodzisz, czy druga strona będzie zadowolona? Nie, wywołasz bardzo, bardzo silne niezadowolenie. W punkcie trzecim bym wskazał, by uważać na awersję do straty. Jeżeli zaczniesz nieumiejętnie rozmawiać o cenie, za wcześnie na przykład, to wywołasz bardzo silną awersję do straty. Jest to siła, która jest bardzo taka aktywizująca. Twój rozmówca będzie starał się bardzo aktywnie nie dopuścić do tego, żeby pojawiły się kolejne straty. Czyli jak on zrobi w twoją stronę delikatne nawet ustępstwo cenowe, bardzo uważaj, nieumiejętnie zaczniesz rozmawiać, może spowodować awersję do straty. Jak sobie z tym poradzić, jak awersji do straty nie powodować? Po pierwsze, zwróć uwagę na etapy negocjacji. Najpierw buduj relacje. Poza tym naucz się poprawnie komunikować i rozmawiać o cenie, tak żeby po prostu nie skłócać. I w końcu warto się nauczyć negocjacji cenowych. To są proste zasady. Jest gra początkowa, która rządzi się swoimi prawami, gra środkowa i gra końcowa. I jak już mamy te trzy zasady, to wskazałbym też czwartą. Skorzystaj z zasady wzajemności. Będzie ci o wiele łatwiej negocjować, kiedy twój rozmówca będzie się z tobą bardzo dobrze czuł i kiedy będzie ci wdzięczny. Zasada wzajemności może dotyczyć oczywiście rzeczy materialnych, jak i niematerialnych sposobu podejścia do drugiej osoby. Także jeżeli częstujesz kawą, ciastkiem i tak dalej, możesz liczyć na życzliwość także w drugą stronę. Zasada wzajemności jest znaną zasadą w różnych branżach. Stosuje się na przykład bezpłatne próbki, na przykład piekarz przed piekarnią proponuje bezpłatne próbki. W twoich negocjacjach zaś mogą ci pomóc czasami prezenty. My niejednokrotnie wręczaliśmy czekoladę w prezencie, czy przynosiliśmy wino. To są skuteczne prezenty. Oczywiście z podarunkami trzeba bardzo uważać, a jednak są skuteczne. I warto, drogi widzu, napisz twoje prezenty, twoje podarki, twoje sposoby na wykorzystanie zasady wzajemności. Wskazałbym też, że warto skorzystać z zasady sympatii. Jest to bardzo silna zasada. Wielu przedsiębiorców popełnia ten błąd, nie docenia waloru relacji. Świetna metoda to jest po prostu zejście na prywatne tematy, na przykład przygotowanie takiej krótkiej, jednominutowej prezentacji, która nie dotyczy tematów biznesowych, a z której łatwo przejść do tematów biznesowych.
Pawle, ja my musimy ci przerwać, bo to był katalog samych bardzo konkretów. Bardzo szybki, tak jak torpeda, super, po prostu konkretnie. A wiemy, konkretnie. Że chcesz zastosować jedną ze swoich zasad, czyli poczęstować jakimś podarkiem. Powiedz, jaki to podarek i gdzie możemy go znaleźć. Jasne. Żeby zgłębić te tematy, żeby negocjować lepiej, warto pobrać kartę przygotowania do negocjacji oraz omówienie 10 zasad negocjacji cenowych. Ten oto prezent dla widzów przygotowałem na stronie biznes.negocjacji.pl. Powtarzam, biznes.negocjacji.pl. No i bardzo dziękujemy, bardzo to był bardzo dziękujemy. Treściwy program. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie. Powodzenia w negocjacjach. I Państwu również dziękujemy za dzisiejszy program i zapraszamy do kolejnego.